Idziemy, idziemy. Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, dlaczego w ostatnim czasie jest mniej filmów. Mniej filmów nie znaczy mniej pracy. Piękne, nie? Kurde, 3-4 metrowe dechy. I to w takiej jakości, to myślę, że naprawdę z lupą szukać. Tutaj mamy no, jakieś 20 cm niecałe, i tutaj już są one pomalowane, chyba 3. A docelowo będzie 4 razy, czyli wszystkie deski malujemy 4 razy. No i teraz, żeby pomalować, żeby to wyschło, oczywiście szlifowane między malowaniem, trzeba liczyć spokojnie jeden dzień. Niech to wyschnie, naprawdę wyschnie. I nakładamy kolejną warstwę, i kolejną. No więc wszystkie te deski, a żebyście wiedzieli, że ich trochę jest, to są takie długie, ale tu już jest mnóstwo takich krótkich. Krótkie będą w poziomie, a te długie, to są to takie pseudo słupy. Dobra, idziemy dalej. Tu już więcej nie? materiału. Piękny, piękny modrzew. Nie wiem, czy tam nie powiedziałem miesiąc. Nie, modrzew nie. Modrzew, modrzew rozpoznajemy po takich usłojeniu, które takie troszkę w czerwone wchodzi. No i tu już jest oczywiście to łączone na uciąż. Łączone pod kątem 135 albo 45 tutaj brakuje. Dobra, no 100, niech, niech to będzie rozwarty, czyli 135 stopni. Eee, dobra, tutaj jest kolejna deska, i ta już ma fazy porobione. Jest wycięcie na krokiew. A tutaj kolejna deska jest szykowana, a tam kolejna. Jeszcze Wam pokażę, jak to robimy. Tutaj akurat jest deska poprawiana, można powiedzieć, ponieważ doklejane są dwie doklejki. Zwiększamy szerokość tej deski. Naprawdę, słuchajcie, ciężko to wymierzyć. A jeśli chcemy zrobić to na... dokładnie, to no musi być trochę więcej materiału, wtedy odrysowujemy od spodu, od tych takich pionowych ramek, i no to już jest sklejone, więc tutaj gotowe. I pokażę Wam ciekawostkę, ponieważ te 135 stopni, które mówię, że tutaj ma być, w tym miejscu, pokażę Wam ciekawostkę. Oczywiście wszystko tutaj frezujemy. Oj, pokażę Wam od razu frez. Wiadomo, nie? frez do łączenia tego typu, czyli otrzymujemy ten kształt, ale ciekawostką będzie to, ponieważ mamy tutaj pochylone wrzeciono, ale jak spojrzycie, to wcale ono nie jest na 22,5, tylko na 23,5. I teraz tak, jeden stopień więcej albo mniej z jednej strony, z drugiej strony i okazało się, że, pokażę Wam to na tamtej desce, że lepiej się to nam będzie schodzić, bo zobaczcie, że to połączenie tutaj jest naprawdę dobrze zrobione. Faktycznie widać jakiś tam minimalny ślad kleju, który oczywiście zniknie, kiedy będzie to pomalowane. I okazało się, że lepiej, żeby to było o te dwa stopnie. Rozłożone, lepiej to przylega do elewacji, a nie nie te 135, więc tak zrobiliśmy. No i dobra, i co Wam jeszcze mogę pokazać? Mogę Wam pokazać Bajzel. Temat kolejny to usun do usunięcia jest. Temat kolejny to będzie to miejsce, za chwilę się tym też zajmiemy, czyli zrobimy porządny stół pod handze. I wyleci również to miejsce, te regały tutaj. Jeśli ktoś chce słuchać, o, właśnie, do fanów Festula czy innych maf Mafela, e, wszystkich marek, które posługują się systemerami Tenos, Thanos, dwa, dwie setki, czyli dwa wysokie i dwa niskie metalowe. Te szafki, właśnie na te, na te systemery, to jest do sprzedania. Ale pokażę Wam coś, może tutaj taki sneak peek, tak zwany coś, czego nie widzieliście. Czyli 300 szlifierka Hegnera. Bardzo fajny sprzęt. A tutaj też troszeczkę się pozmieniało. Udało nam się to trochę wysprzątać. Te belki na dole to już są dystanse do. Dystanse do wnętrza ogrodu zimowego i tam również za chwilkę wejdziemy. Te dystanse to są takie łaty 4x6, one również będą stosowane na dachu, więc tam z tematem dachu również za chwilę się pojawimy, bo temat niecierpiący, nie? Zwłoki. To ja mówiłem, jak to się mówi, ja mówiłem jarząbek do zobaczenia w takim razie za kilka dni. Oczywiście zapraszam również na testy TV. Tam się również trochę, trochę dzieje. Na druk 3D mam temat bardzo ciekawy. Pokażę Wam, pokażę Wam. Przemycę. A co? Przemycę Wam coś, co doszło. Kurde. Za dużo nie widać, nie? A dobra, pokażę Wam jeszcze. Może uda się jakoś to wyciągnąć. Kurde, no nie uda się. Łambam. Zapamiętajcie, zapamiętajcie tą nazwę. Bardzo ciekawe podkładki do druku. Firma Łambam. Tyle na dzisiaj. Sobota, niedziela robocza. Tak czasami też było. Do zobaczenia. Cześć.